Dzień dobry, KK24.pl. Jesteśmy na osiedlu Piastów, a dokładnie na osiedlu Powstańców Śląskich, na strefie rekreacyjno-sportowej przy ulicy Kośnego, gdzie dzisiaj odbywa się wielki festyn osiedlowy, na który zaproszeni zostali mieszkańcy całego miasta. No i teraz przejdziemy się tutaj po całym tym terenie. Pokażemy Wam, co też się tutaj dzieje. A już na samym początku wita nas stoisko schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźle. Oczywiście chodzi o promowanie adopcji bezdomnych psiaków. Te psiaki również są tutaj na miejscu. Można się z nimi zapoznać, można się wybrać nawet na krótki spacerek. Może uda nam się za chwilę jednego z nich spotkać. Wolontariuszem, adoptować zwierzę, zakochać się w psiaku, kociaku, także... Dzisiaj wszystkie informacje na temat adopcji można uzyskać u Państwa i dowiedzieć się, jak to przebiega, jak wygląda adopcja pieska. Tak jest, także można poznać psiaków, koty, to jakie zwierzęta preferuje oczywiście, prawda? I nawet na krótki spacerek gdzieś tutaj się można przejść, tak? Oczywiście, to jest obowiązkowe. Zachęcamy, żeby... Jako wolontariusze bardzo chętnie. Zachęcamy, żeby odwiedzać schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zapraszamy bardzo. No i pójdziemy dalej, bo im głębiej będziemy wchodzić tutaj na teren tej imprezy, tym dużo więcej będzie się działo. Tutaj oczywiście tężnie solankowe, one również są do dyspozycji osób, które odwiedzają dzisiaj imprezę. Po tej stronie mamy jedno z pierwszych boisk, no i tutaj jest sprawnościówka rowerowa, także również atrakcje dla aktywnych, nikt na tej imprezie na pewno się nie nudzi. A co bardzo ważne, wbrew pewnym obawom, że dzisiaj pogoda może nie dopisać, jak widzicie, jest pełne słońce, wręcz idealna pogoda na to, aby bawić się w plenerze. No i tutaj już dochodzę do kolejnego punktu, czyli stoiska straży pożarnej. Dużo sprzętu czeka na odwiedzających. Oczywiście strażacy są również do dyspozycji, opowiadają o tym, co też tutaj przygotowali. Można zapewne siąść na tego kładu, można wsiąść do strażackiej łodzi. To jest na pewno super atrakcja, przede wszystkim dla najmłodszych. Wchodzimy na kolejne boisko, tutaj stoiska partnerów wydarzenia. O straży pożarnej już mówiliśmy, tutaj mamy namiot Nadleśnictwa Kędzierzyn, czyli także wszelkiego rodzaju informacje na temat funkcjonowania Nadleśnictwa, na temat naszych lasów, jak i oczywiście gry i zabawy dla najmłodszych, to również wszystko tutaj czeka. No i teraz służba więzienna, która również dzisiaj czeka tutaj na odwiedzających. No i tutaj już mamy gadżety dużego kalibru. Przygotowano właśnie broń, którą można wziąć do ręki, oczywiście pod bacznym okiem strażników. Myślę, że dla chłopców to już będzie szczególnie duże przeżycie, aby właśnie tutaj zaznajomić się z tym sprzętem. Miejska Biblioteka Publiczna, możliwość wypożyczenia książek. Tutaj mamy stoisko Infinity, dalej stoisko Czystego Regionu. Co bardzo ważne na tej imprezie, tutaj wiele atrakcji jest zupełnie darmowych. Między innymi chyba ta główna darmowa atrakcja to dmuchańce. To się rzadko zdarza, żeby dmuchańce na festynach były bezpłatne. No a tutaj korzystanie właśnie z dmuchańców, jak i
wielu innych rzeczy jest bezpłatne. Jeśli dobrze pamiętam, to także na przykład wata cukrowa, popcorn. No i oczywiście można znaleźć wiele różnych gadżetów na tych wszystkich stoiskach promocyjnych. Tutaj z kolei mamy stanowisko firmy MK. A ja zapraszam jakiegoś chętnego pana, który umie potrafić odbić piłką. Jak odbije ktoś 5 razy, otrzymuje fajną nagrodę. A może jakieś dziecko ma ochotę? Zapraszam. Zajrzymy jeszcze na sekundę. Właśnie na stanowisko firmy MK, bo tutaj czeka brawa dla darmowy popcorn. 5. Pokaż 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ależ występ. No wielkie brawa dla Marcela. Marcela zapraszamy na lody. A przed nami wystąpi, zapraszam kolego. Chodź, teraz twoja kolej. Jesteś ze szkoły numer 19. Jak masz na... Józek. Józek, co będziesz robił? Z kolei tutaj na tym dużym, trawiastym boisku jest tak naprawdę największa scena tej imprezy. Tutaj już od pewnego czasu występują placówki oświatowe, występują sekcje taneczne. Można zobaczyć właśnie dzieci w ich repertuarze. No i jak widać, całkiem spora publiczność to wszystko obserwuje. Piszam sobie, a kto siedzi na tapczanie, a kto zapieczy śniadanie, a kto pluł i łapał, a kto się w głowę podrapał, a kto zgubił kalosze. O, o, proszę, na tapczanie siedzi lew. Nic nie robi cały dzień. Przepraszam. A teraz no i chyba już za chwilę tutaj nastąpi oficjalne otwarcie tej imprezy. O ile mi wiadomo, to w ciągu kilku kolejnych minut właśnie uczestnicy zostaną oficjalnie powitani przez organizatorów. A głównym organizatorem tego wydarzenia jest Rada Osiedla Piastów Powstańców Śląskich. No i ta impreza to jest chyba największe tego typu wydarzenie w Kędzierzynie Koźlu, które jest organizowane przez samych mieszkańców. Zanim nastąpi to oficjalne otwarcie, to ja myślę, że spokojnie zdążymy się jeszcze tutaj przejść. No i postaram się pokazać wam wszystkie pozostałe atrakcje, które czekają na odwiedzających. A sama impreza potrwa do godzin wieczornych. I o ile patrzyłem na harmonogram, to tutaj cały czas coś będzie się działo. Darmowy dmuchaniec, o którym wspominałem przed chwilą. Wielkie brawa dla Józka. Józku, zaczekaj jeszcze. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale Józek zajął pierwsze miejsce w miejskim konkursie recytatorskim. Wielkie brawa. Dziękujemy. Firma MK. Zapraszamy tutaj na lody. Józek, chodź tutaj. Przejdziemy teraz tutaj przez otwartą siłownię na drugą stronę placu. No bo tam również kolejne stoiska i kolejne atrakcje. Między innymi strefa gastronomiczna. Widzę tutaj namiot kobiet gospodarnych i wyjątkowych, koło gospodyń wiejskich w Starym Koźlu. No a sam grill jest opatrzony logiem OSP Stare Koźle. No i tutaj strażacy grillują. Można zjeść coś smacznego prosto z strażackiego grilla. Dzień dobry. KK24, co przygotowaliście pysznego dla uczestników? Mamy pyszne kiełbaski, mamy pyszne steki, orężatki, ogóreczek, kromeczki ze smalcem, wszystko pierwsza klasa. No i chyba fajne ceny z tego, co widzę po cenniku. Trochę inne niż na niektórych festynach. Tak, tak. Podkreślimy, że na dniach miasta. Zapraszamy na stoisko grillowe strażaków. To wszystko wygląda bardzo pysznie, no i na pewno takie jest. Zapraszamy. No i dalsza część strefy gastronomicznej. Tutaj z kolei coś słodkiego, ciasta, ciasteczka. Ławy, na których można usiąść i to wszystko zjeść. I chyba dalej
Czeka na nas jeszcze stoisko kędzierzysko-kozielskiej policji. No i podobnie pewnie jak na stoiskach straży pożarnej czy służby więziennej, tutaj czeka dużo sprzętu, który można osobiście przetestować, dotknąć, wsiąść na motocykl, pewnie wsiąść również do radiowozu. No ale zanim policja, to jeszcze mata do walk. Tutaj z kolei można spróbować swoich sił właśnie w sztukach walki, w tego typu dyscyplinach sportowych. Dzień dobry, KK24. Wszystko przygotowane, widzę, wyglancowany kask, także policjanci zapraszają również dzisiaj na festyn do siebie na stoisko. A jak dzieciak przyjdzie, to można wsiąść na motocykl? Można, śmiało. Do radiowozu też? Do radiowozu to trzeba dzieciom pytać, ale na motocykl nie wolam, nie ma problemu. Dobra, zaraz zapytamy. Dzień dobry. KK24. Policja na festynie. Co czeka odwiedzających wasze stoisko? Co tutaj można zrobić? Dzisiaj dla naszych mieszkańców, szczególnie dla najmłodszych dzieci, przygotowaliśmy wiele atrakcji. Przede wszystkim są nasze wozy policyjne. Jest radiowóz, jest motocykl, który można sobie pooglądać, można sobie zrobić zdjęcia. Mamy również materiały profilaktyczne. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania dotyczące bezpieczeństwa, chętnie na nie udzielimy odpowiedzi. Najmłodsi mogą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na naszym kole, gdzie zadajemy dzieciom pytania. Zapraszamy. Czyli jeżeli jakiś chłopiec na przykład miałby marzenie, żeby wsiąść na policyjny motocykl, no to dzisiaj niepowtarzalna okazja, żeby to zrobić. Nie tylko chłopiec, nie tylko chłopiec. Również dorosłych. Jeżeli ktoś myśli o wstąpieniu do policji, tutaj u nas na naszym stoisku może się również dowiedzieć, jak wygląda proces rekrutacji, od czego go zacząć. Czyli również akcja rekrutacja. Dziękujemy bardzo. No i to wygląda na to, że przeszliśmy już całą imprezę. Tutaj oczywiście jak zawsze na tym terenie plac zabaw można odetchnąć. Ja postaram się jeszcze wspiąć na tę osiedlową górkę. Pokażę wam całą panoramę tej imprezy, jak to wszystko wygląda z wysokości kilku metrów. No i też zajrzymy chyba jeszcze za chwilkę tam na dół, bo o ile widzę, to rzeczywiście już za chwilkę szykuje nam się oficjalne otwarcie wydarzenia. Koziołek się szykuje tutaj. No i jesteśmy na górce. Te wszystkie stoiska, przez które przed chwilą przeszliśmy, teraz widzicie je jak na dłoni. Czyli impreza rzeczywiście, tak jak widać, no, ma sporą skalę, sporo też odwiedzających, których mam wrażenie z każdą chwilą przybywa. No i cóż, zajrzymy teraz na dół, może uda nam się złapać któregoś z organizatorów i również pokazać wam tę część oficjalną. Dla wielu osób. I proszę, żeby jakieś dziecko znalazło koziołka. Jak znajdzie koziołka, niech łapie go za rękę i przyprowadzi tutaj w strefę gości. Pierwsze dziecko, które złapie koziołka za rękę, dostanie nagrodę. Znaleźliśmy koziołka. Jak złapiecie koziołka, przyprowadźcie go tutaj. O, jaka ekipa! Jedno dziecko miało go przyprowadzić. Koziołek złapany, zgodnie z życzeniem, prowadzony jest teraz na środek boiska. No to my też podążymy jego śladem. Dobrze, miało być tylko jedno pierwsze dziecko. No dobrze, wprowadźcie tutaj. To była pierwsza dziewczynka. Reszcie dziękujemy. Proszę stanąć z koziołkiem. Reszcie dzieciaczków dziękujemy. Ale bądźcie czujni.
ci dziękujemy. Zejście. Zrobiliśmy małą pauzę, ale już wracamy. Tak jak widzicie na płycie boiska zebrał się spory tłumek. No i mamy w końcu to oficjalne otwarcie. Przy mikrofonie Krzysztof Słowik z Rady Osiedla. Na Wielkim Festynie Osiedlowym z okazji Dnia Dziecka, który organizuje Rada Osiedla Piastów Powstańców Śląskich. Nasi radni są tutaj. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem pani prezydent Sabiny Nowosielskiej. Pani prezydent jest z nami. Bardzo proszę o brawa. Pani prezydent, poprosimy o zabranie głosu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pogoda jest piękna. Co możemy zrobić? Tylko przyjść na festyn, który organizuje Rada Osiedla. I tutaj wielkie gratulacje dla Rady Osiedla. Jak co roku tyle osób przyszło. Piękna. Mam takie wrażenie, że ten festyn się rozrasta. Bo już jest tyle dni zajętych, żebyśmy mieli zwiększyć pracować. Ja też bardzo, bardzo gratuluję organizacji, a wszystkim uczestnikom życzę wspaniałej pogody, którą mamy, no i wspaniałego czasu, który tutaj spędzimy na festynie. Dziękuję serdecznie. Wydaje mi się, że pana starosty chyba nie ma z nami, pana Artura Maruszczaka, ale przekazuję od niego serdeczne pozdrowienia. Natomiast, drodzy państwo, chciałbym podkreślić, że ta impreza nie odbyłaby się bez udziału i pomocy właśnie tych wszystkich osób, które tutaj widzicie. Pozwolę sobie ich wymienić, podziękuję im. Możemy między innymi korzystać przez cały dzień praktycznie ze wszystkich atrakcji za darmo. Witamy firmę FK, dziękujemy, że jesteście z nami. Witamy firmę MJ Developer i szkołę LANG. My cieszymy się, że jesteście z nami. Witamy Infinity Centrum Zdrowia, które co roku nas wspiera i organizuje. My będziemy już powolutku kończyć naszą relację. No a Państwa oczywiście serdecznie zapraszamy do tego, żeby pojawić się dzisiaj tutaj w strefie rekreacyjnej przy ulicy Kośnego, bo jak widać humory dopisują, pogoda również. No i szykuje się bardzo fajna zabawa. Stoi już stan pan